Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie tego pięknego popołudnia. I widzę, że już pewnie część z Państwa z przyjemnością przyniosła się w takie czasy retro dzięki naszym małym wykonawcom, dzięki piosence Kabaretu Starszych Panów. Ale ja bym chciała powiedzieć, że dzisiaj na tej scenie zagości przede wszystkim młodość. Młodość muzyczna, młodość w wykonaniu naszych muzyków i uczniów ze szkoły muzykalnej. Tutaj właśnie pani mi mówi bez przesady, a ja myślę, że muzyka nie tylko łagodzi obyczaje, też odmładza. Więc proszę Państwa, witam wszystkich rodziców, babci, dziadków, ciocie, wujków, kuzynostwo, rodzeństwo i tym wszystkim, którym no, nasze dzieciaki są najbliższe. Mam nadzieję, że przed Państwem dużo emocji. Ja już tutaj widziałam co nieco, także proszę się przygotować. Naprawdę będzie bardzo wesoło i wzruszające na pewno również. A ja nazywam się Joanna Chilston i z przyjemnością poprowadzę dla Państwa dzisiaj ten koncert. Przyznam szczerze, że tutaj w umowie mam takim małym druczkiem zapisane, że nie mam śpiewać, więc jesteście Państwo bezpieczni, proszę nie uciekać, to Państwu nie grozi. Właśnie do tego ta rola, mówić, a nie śpiewać. O, bardzo dobrze, to mi jednak lepiej wychodzi. Więc cóż, proszę Państwa, hasło przewodni tego koncertu to rodzina, a w rodzinie, jak to w rodzinie, wszystko gra, wszystko powinno grać. Tutaj będzie grało, mam nadzieję, i dosłownie, i w przenośni, grało muzycznie. No cóż, to ja już może przestanę mówić, skoro mi tak dobrze idzie jak na razie. I głos oddam tym najważniejszym tutaj dzisiaj, naszym małym muzykom. I przed Państwem już pierwszy utwór, który wprowadzi nas co nieco właśnie w ten temat, czyli muzykalna rodzina. I zaśpiewają dla Państwa Gabrysia Alamaja, zagra im na perkusji Jurek, na ukulele najmłodsza grupa w wykonaniu Marysi, Oli, Pauliny i Leny. Zapraszam. Ale zaprosimy też chór. Nie wiem, czy oni się wstydzą, czy skrywają coś, czy... Może wielkimi brawami ich przywitamy. Yeah.
latem, co tłoczno się zrobiło. I jest tutaj z nami taki popularny dzisiaj instrument jak ukulele, więc myślę, że już nie będziemy go wypuszczali z rąk. I przed Państwem słynny przebój Moje małe ukulele, tym razem w aranżacji naszych muzyków, więc no, na pewno to kolejny przebój. I zapraszamy przede wszystkim Paulinkę Pierożyńską, tak? Amerkę, Zosię i Lenę, które zagrają na pianinie, oraz wszystkie grupy ukulele i oczywiście nasz chór. Małgosia, Marysia, Felczak, Nina Panek, a przede wszystkim Zumbiaki, więc ja uciekam. Robię miejsce. Hey!
tyle energii w poprzedniej piosence, więc może się trochę wyciszymy teraz i przytulimy się. A cóż, do kogo się najlepiej przytulać w rodzinie? Ja myślę, że do mamy i do taty. I taka mała niespodzianka dla Państwa, bo właśnie mama i tata kroczą teraz na scenę, aby zaśpiewać z dziećmi piosenkę pod tytułem Przytulanka. Zapraszamy rodziców, pana Marcina Krzysztofskiego, panią Kasię Pielożyńską, najstarszą grupę ukulele, gitarzystów Oliwiera, Maksymiliana, Tomka, Gniewka, Olka, Szymona. Na pianinie zagrają Oskar, Zosia, Nina i oni wszyscy opowiedzą nam, jak ważne w rodzinie jest przytulanie. Grupa z muzyki na językach właśnie.
Mamy tutaj również oczywiście ukulele w wykonaniu Lili Nadol, Liny Banek, a na pianinie zobaczą Państwo i usłyszą Lenę Brzyską i Tymka Głowata. Przygotowałyśmy dla Państwa taką muzyczną zagadkę, jak już było zapowiedziane. Zobaczymy, jak kto będzie wiedział, jaki tytuł ma ta piosenka. Więc dziewczyny, zaczynamy. Thank you.
wstydzi i pod sceną musiała tańczyć. Brawo, Toszka! Myślę, że to już rosną prawdziwe muzyczne rekiny, które za kilka lat zawładną tą sceną, bo przecież trzeba jednak wypróbować sobie następców, a my cały czas pozostajemy w klimacie zwierząt. Może rekin to tak niekoniecznie jako zwierzę domowe, pozostanie przy karpiu w grudniu. Natomiast piesek, czemu nie, to też członek rodziny. I zapraszam tym samym Alicję Manię Majewolc oraz Tymka Robata i Kazika Dworaka. W piosence piesek Robata oczywiście. Thank you.
Proszę Państwa, czas niestety, żeby to jednak powiedzieć, że nie zawsze jest kolorowo, przepraszam. I w rodzinach zdarzają się kłótnie i jakieś niesnaski i tak dalej. Ale my mamy Wam coś do powiedzenia, znaczy ja do powiedzenia, oni do zaśpiewania dla bezpieczeństwa. Więc proszę Państwa, przed Wami piosenka Uraza, żebyśmy wszyscy wiedzieli, że nie warto jednak chować urazy i należy wybaczać. A opowiedzą o tym muzycznie Maja Dietrich, Maja Wojtan, Emilka Plutowska, Hania Dziak. Zagrają im Filip Politowicz, Lina Loch, Nina Panek, Grupa Ukulele, Klara, Marta, Kazik i Ela na pianinie, oczekros oczywiście chór. Przyjaźni i solidarności, a one akurat bardzo dobrze wiedzą, co to znaczy. Wiem, co mówię. Proszę Państwa, Lena Narlok i Ola Czapaluk, a razem z nimi dzisiaj usłyszymy Janka Szafrańskiego przy perkusji oraz na gitarach Piotrka Kornasa, Hanię Grabowską, Różę Kowalczyk i Gabi na ukulele.
poprzednim utworze. Myślę, że to dlatego, że piosenka jest znana młodszej publiczności, więc skoro już się tak świetnie tutaj wszyscy bawią, to zostaniemy, że tak powiem, w tym klimacie przebojów takich nowoczesnych. I teraz przed Państwem utwór. I teraz uwaga, ja wykorzystam talent Pani Karolity do tego, że jeszcze uczę angielskiego i ona ładnie powie mi. Count on me. Panie Witku, wykorzystam dojście z mikrofonu, bateria się skończyła w jednym z bezprzewodowych. Widzicie Państwo, jak to my tu wiemy z Panią, kiedy dobrze w ten moment jednak się wbić, tak? Ale ja już zaproszę gwiazdy na scenę, a mianowicie w tym utworze, tego nazwy może lepiej nie będę wymawiała, wystąpią Wojtek Kornas, perkusja, Kostek Wolski, gitara, muzycy na ukulele oraz zespoły Rock Teens i muzyka na językach. Dom, ale wydaje mi się, że jednak odpowiedź nie jest aż tak oczywista i
i o tym dzisiaj zaśpiewają Marta Wupka i Lena Brzozowska, a zagra im Piotrek Wachnicki na perkusji. Oczywiście wszystko w towarzystwie naszego chóru. Państwa, zaszła na pomyłkę, Piotrek Wachnicki był obecny duchem, ale proszę mi wierzyć, świetnie gra na perkusji, co Państwo usłyszycie na pewno na następnym koncercie. Bardzo przepraszam. Więc już przechodzę dalej do piosenki wyjątkowej. Przyznam, że się tutaj przygotowywałam, co nieco to słuchałam i nie mogłam przestać. Może dlatego, że słowa i przesłanie są wyjątkowe dla naszych małych muzyków, dla tych dużych muzyków, dla nas wszystkich, dla całej społeczności naszej szkoły. Proszę Państwa, przed nami Karolina Kogut i Wojtek Kornas oraz chór w piosence Ojciec nas wszystkich. Thank you.
kiedy już zbliżamy się powolutku do końca tej pięknej muzycznej podróży, myślę, że wykonawcy poruszyli różne tematy związane z rodziną, bo rodzina przede wszystkim to wartości, to członkowie rodziny, to przyjaźń, braterstwo, to są również kłótnie, to są nawet nasze zwierzaki domowe, no oprócz rekinów oczywiście, proszę Państwa. Czym jest rodzina? Rodzina jest po prostu wszystkim. I o tym zaśpiewają Agnieszka Kolanowska i Martyna Herold, a zagrają im Marta Boczka i perkusja, Amelka Piasecka, Oskar Kurowski, pianino i oczywiście chór. To już właśnie koniec tego koncertu.
Ale właśnie, o, słyszę takie głosy zawodu. Bardzo się cieszę, wbrew pozorom, zresztą słyszę te głosy. Może jest szansa na bit. Zaryzykuję to pytanie, które pani Karoliny. Jest szansa? Słabe prawo, także ja. Myślę, że najpierw ja przedstawię wszystkich instruktorów, którzy przygotowywali ten koncert i powiem dwa słowa, ponieważ można by było zrobić ten koncert inaczej, można by było mniej osób w to zaangażować, można by było zrobić to bardziej dokładnie, ale właśnie o to chodzi w muzykowaniu. Wszyscy nawzajem się od siebie uczymy, wszyscy nawzajem chcemy coś wspólnie tworzyć. Chcemy dać każdemu szansę, żeby mógł spróbować swoich sił i dlatego taki koncert, a nie inny. Dlatego dzisiaj wypisałam 107 dyplomów, a nie wybranych 20. Dlatego myślę, że naprawdę całym sercem warto angażować się w takie uroczystości, w takie koncerty, bo dzięki temu, że możemy wspólnie tutaj się spotkać na scenie, uczymy się kochać muzykę i tworzyć ją samodzielnie, nawet z takimi malutkimi umiejętnościami, bo dopiero, co niektórzy na przykład grają od miesiąca. Kto gra? Ola na ukulele gra miesiąc na przykład. Niektóre dzieci grają dopiero 2 miesiące, inne grają pół roku, trochę nas pandemia też przyhamowała. Dlatego myślę, że należą się im wielkie oklaski za to, że się odważyli, za to, że są tutaj i za to, że tworzą muzykę od najmłodszych lat. I obiecuję, że z roku na rok będzie coraz lepiej, prawda? No, chyba, pewnie. Chciałabym przedstawić naszych wspaniałych instruktorów, jednocześnie instrumentalistów, którzy na co dzień też są muzykami, z którymi współpracujemy razem. Uwielbiamy się tutaj, dlatego o przyjaźni dużo śpiewamy. Mateusz Kotwica, instruktor pianina. Pan Igor Wasiewicz-Pawlaczuk jako zastępstwo pana Tomasza Boćkowskiego na perkusji. Pan Tomasz Piękny się nam połamał, ale wraca od września. Pan Piotr Małkiewicz na gitarze basowej, ale nauczyciel gitary. I pan Janek Sacharczuk, gitara elektryczna, nauczyciel gitary. I proszę państwa, Karolina Kornas, czyli sprawczyni całego tego pięknego zamieszania, bo ona miesza bardzo dużo, ale bardzo ładnie to wychodzi. I dzięki właśnie tutaj pani Karolinie wychodzimy stąd ze wzruszeniem, z emocjami, ale też z tą myślą, że ta rodzina jest najważniejsza. Także wiele wartości z nami. Finał to nie koniec, bo z tym wszystkim wychodzimy. Pani Karolina Kornas, dyrektor szkoły. Nie trzeba, brawo, nie trzeba. Jeszcze dwie osoby, które się ukrywają tutaj. Pani Weronika Łopata, która prowadzi te najmłodsze grupy, która uczy muzykować najmłodszych. I jeszcze pani Justyna, której dzisiaj nie ma, a która prowadzi zumbę, która tańczy z naszymi dzieciakami, też masę fantastycznych rzeczy robi. I myślę, że też im się należą wielkie brawa. No dobrze, to ja słyszałam, że ma być bis. Pan Paweł powiedział, że miał nadzieję, że to już się więcej w tym Centrum Kultury nie powtórzy, ale jednak. Także wstajemy, dzieciaki, i dajemy czadu. Thank you.
osób nie ogarnę. Przede wszystkim pani Asia Cieślądrobnik nie poprowadziła ten koncert i to wszystkim czułem merytorycznie. I teraz pani Emilka, pani Justyna, wszystkie panie, które czuwały, pani Anstela za kurtyną, żeby nam się udało to zrobić. Chodźcie tu do nas. I brawa dla nich. Nie? Pani Asia tam jeszcze jest. Wszystkie panie cudowne, które z nami pracują i kochamy je bardzo całym sercem, że nam pomagają i z nami robią też szaleństwa. Dziękujemy bardzo. To już koniec.